Twoje śmieci, Twoje pieniądze, Twój wybór. Pieśń o domu to ekspozycja, która zdążyła wielu odwiedzających po prostu zachwycić. Równie nietuzinkowa jak jej bohaterka Maria Konopnicka doczeka się rozbudowy. Dom, w którym urodziła się jedna z najważniejszych polskich poetek, jest przestronny, więc bez problemu pomieści kolejne elementy prezentujące niezwykłą osobowość autorki Roty. Będziemy starali się pokazać wnętrze Konopnickiej, to co czuła według naszego odbioru, jej myśli, jej odbiór świata, jej odbiór rzeczywistości, jej silną wrażliwość i kobiecość. Pokażemy Konopnicką, której do tej pory nie udało się nikomu pokazać. Taką, jaką chciała, ażeby ją widzieć. Mam nadzieję, że Konopnicka, spoglądając gdzieś tam z góry, jest dumna i zadowolona, że pokazujemy ją w taki sposób. Plan, jak widać, jest bardzo ambitny, więc kolejny etap wystawy będzie dużym wyzwaniem. Skomplikowaną naturę Konopnickiej wcale nie tak łatwo poukładać jest w spójną całość. Tego wyzwania jednak nie boi się ani pani Magdalena, ani jej współpracownicy. Nie oceniamy, nie wkładamy w żadną szufladkę, pokazujemy ją dostępną dla każdego. Każdy ją może czytać po swojemu. I mam nadzieję, że tak jest odbierana. Konopnicka jest dla każdego i każdy ją może czytać tak, jak ją widzi, tak, jak ją chce widzieć dla siebie. Przedsięwzięcie wsparte zostanie środkami z programu Interreg Litwa Polska 2021-2027, który będzie realizowany w partnerstwie z dwoma muzeami litewskimi. Nasz projekt został zakwalifikowany z bardzo dobrą notą, z bardzo dobrym wynikiem i faktycznie w grudniu podpisujemy umowę, a od stycznia ruszamy z ogłoszeniem przetargów. Wiadomo, że musi upłynąć odpowiedni czas, kiedy zostaną rozstrzygnięte i później ruszymy do realizacji. Proszę nam dać 2 lata i będziemy dla Państwa.